Dlaczego auto elektryczne? Dlatego, że szanuje energię, że jest wysokosprawne w stosunku do auta spalinowego. Poziom przetwarzania energii pokładowej na energię kinetyczną ruchu jest to 80-90%. Przy spalinowych jest to poziom około 20%. To już jest jeden powód. Drugi, koszt eksploatacji auta około 5-9 razy niższy, w zależności jaki sposób ładowania weźmie sobie jako rozwiązanie użytkownik. Następne elementy to wynikają z przyjaznej konstrukcji auta elektrycznego w stosunku do innych, mianowicie nie wymagają zbędnych czynności polegających na obsłudze skrzyni biegów, obsłudze sprzęgła. Nie ma potrzeby uzupełniania płynów jeżdżenia do stacji obsługi z wymianą paska rozrządu czy oleju. W zasadzie odpadają wszystkie te kłopotliwe układy, które są w pojazdach spalinowych, zmuszające do najczęstszych odwiedzin stacji obsługi.